Solidarna Polska rozpoczęła w Rzeszowie akcję informacyjną o swoim projekcie radykalnych zmian w konstytucji i ordynacji wyborczej. Partia Zbigniewa Ziobry proponuje m.in. wprowadzenie systemu prezydenckiego, likwidację Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów. Chce też powszechnych wyborów prokuratora generalnego, marszałków województw i starostów powiatowych. Solidarna Polska wierzy, że młodzieżówka partii zdoła na ulicach przekonać wyborców do nowych pomysłów. Trzeba rozdać tysiące ulotek, których motto brzmi „Ojczyzna pisana na nowo”. W tym przypadku na nowo oznacza z nową konstytucją. Partia Zbigniewa Ziobry jest przekonana, że to, co sprawdziło się za oceanem, sprawdzi się i u nas. System prezydencki oparty przede wszystkim podobnie tak, jak mamy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, czyli mocna, prawda, prezydentura wybierana w powszechnych wyborach, podobnie jak w Polsce, ale przede wszystkim ten system prezydencki, gdzie prezydent będzie powołał premiera, a nie tak jak dzisiaj, prawda, parlament. SP jest przekonana, że nowy system to duże oszczędności w administracji, bardzo ważne w czasie kryzysu. Jeszcze bardziej można ciąć koszty państwa przez likwidację Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów. Wszystko to powinno być połączone z nowym systemem finansowania partii politycznych i nową ordynacją wyborczą. Solidarna Polska chce jednomandatowych okręgów wyborczych, ale chce ich w połowie. Druga połowa mandatów pochodziłaby z dotychczasowego systemu. Będzie się to na pewno rodzić w bólach, ponieważ partie polityczne, szczególnie te, które sprawują władzę, tak zwane wozowskie, no nie chcą, że tak powiem, oddać głosu społeczeństwu. Solidarna Polska chce też decentralizacji władzy samorządowej. Uważa, że wyborcy sami powinni wybierać w regionach marszałków, a w powiatach starostów, bo taki wybór to większa odpowiedzialność urzędników i polityków. A dla tych, którzy zawiodą, partia proponuje szybki sąd odpowiedzialności państwowej.